Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Tarnowskiej Czechnicy Obywatelskiej i Narodowej. Witam szczególnie naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Marka Chodakiewicza. Kiedy i dlaczego, panie profesorze, pojawił się ten podział? Kiedy w ogóle pojawiła się lewica w historii ludzkości? Jakie poważne skutki wywołuje do dzisiaj, że zajął się pan tym tematem i potrzebna była ta książka? Nie muszę wspomnieć. Nie musi pan wstawać też. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Bardzo dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjechać i posłuchać mnie. Mam nadzieję, że nie będzie to zmarnowany wieczór. Po pierwsze, taka malutka wzmianka. Churchill powiedział, że ten, kto nie jest za młodu socjalistą, nie ma serca. Ale ten, co pozostaje socjalistą później, to znaczy, że nie ma mózgu. Tak powiedział Churchill. Oczywiście siebie samosprawiedliwia. Panie profesorze, panu jest lepiej stać? Tak? Ja bym wolał stać, bo tak? Wtedy wszystkich państwa widzę. No to dobrze. W porządku. Tylko po prostu... Tak jak państwo wolicie, czy wolicie, peregrynował, czy żebym siedział? Lepiej, żeby było słychać. O, dobrze. Okay. To daj tam ten mikrofon. Zacząłem przyjeżdżać do Polski po 1989 roku i starałem się. Zacząłem przyjeżdżać do Polski po 1989 roku i starałem się dogadać na rozmaite sprawy z rozmaitymi ludźmi. I okazywało się, że ja mówię A, a oni ci najlepsi słyszą M. No, przeciętni słyszeli S, może R. Był to problem. Problem wynikający z tego, że tutaj ludzie normalni nie mogli ze sobą rozmawiać. Nawet w domach bardzo często nie mówiono nic dzieciom, dlatego że rodzice chcieli i dziadkowie chcieli chronić małolatów przed szykanami, jak również nie chcieli, żeby dzieci poszły sobie do szkoły i coś wypaplały. To jest sytuacja nienormalna. To znaczy, nie było wolności. Jak nie ma wolności, tradycja porozumiewania się obumiera. Następuje centralizacja, wszyscy muszą mieć ten sam akcent, w wypadku Polski z Warszawy. Wszyscy powinni brzmieć tak samo oraz używać tych samych sformułowań. Czasami, no, przynajmniej dla mnie osobiście, było to bardzo bolesne i szokujące. Chodziłem kiedyś po wsiach i okolicach na Lubelszczyźnie. Między innymi wpadałem na partyzantów, którzy walczyli u męża mojej ciotecznej babki, tam kilka razy oddalonej. I ludzie nawet wykopywali mi fotografie z butelek w ogrodzie i starali się różne rzeczy opowiadać, co się stało, jak major odszedł na zachód. I pamiętam, był taki jeden pan Marian Bobolewski, który do partyzantki uciekł z obozu pracy, Baudins, w 1943 roku, nie miał jeszcze 17 lat. Rok później, w październiku 1944, złapali go Sowieci w Lublinie i go torturowali. Stracił oko podczas przesłuchania. I ten pan Marian mówi do mnie tak, po wyzwoleniu złapali mnie Sowieci i śledczy celnym wykopem wybił mi oko. A ja mówię do niego, panie Marianie, proszę zobaczyć, czy pan, zdaję sobie z tego sprawę, że pan powiedział po wyzwoleniu, to znaczy nadeszła wolność i ktoś panu wybił oko za to, że pan był polskim patriotą. A ten zaczął płakać i mówi, widzisz, co mi z mózgiem zrobili? Chciałbym Państwu przeczytać kilka rzeczy, zobaczyć, czy Państwo wiedzą, czy to brzmi znajomo. Jeśli można, chwileczkę. Oczywiście.
duch czasów? Jaki jest sekularny kult Żyda? Oszukańcze handel, lesowanie. Jaki jest jego świecki Bóg? Pieniądz. Żyd wyemancypował się w sposób żydowski, nie tylko zdobywając potęgę pieniądza, ale również dlatego, że pieniądz stał się przez niego i też mimo niego potęgą światową, podczas gdy praktyczny duch żydowski stał się praktycznym duchem narodów chrześcijańskich. Żydzi wyemancypowali się w taki sposób, że chrześcijanie stali się Żydami. To było napisane w połowie wieku XIX. Kto to napisał? Marx. An der Judenfrage, o kwestii żydowskiej. Proszę sobie wyobrazić, że o kwestii żydowskiej sprzedało się większej ilości egzemplarzy niż Das Kapital. Co więcej, tylko manifest komunistyczny przeczytało więcej socjalistów i zwolenników Marksa niż An der Judenfrage. Poglądy Marksa były, dzisiaj byśmy powiedzieli, nietolerancyjne i skrajne. Na przykład Marx był zwolennikiem teorii deewolucji. Tą teorię stworzył francuski etnolog Pierre Trumont. Według niej, cytuję Marxa, prymitywny murzyn nie jest wyewoluowaną małpą, lecz zdegenerowanym człowiekiem. I Marx się ucieszył. Jest to ważny postęp ponad teorię Darwina.